Siemanko wszystkim, z tej strony Kador i witam Was w kolejnym odcinku z Car Mechanic Simulatora 2021. I dzisiaj mam na warsztacie samochody, w których trzeba będzie coś wymienić w układzie wydechowym. Gdyż akurat w układzie wydechowym, no to nic za bardzo nie grzebałem w poprzednich odcinkach, więc zrobię to dzisiaj. Dobra, no to myślę, że od którego by zacząć? Być może od tego, jak widać w tym samochodzie, no to raczej jest znacznie więcej rzeczy do wymiany niż sam układ wydechowy. O, ale patrzcie, V8 tutaj siedzi. No, a tak niepozornie, co nie, otwierasz maskę, a tu cyk, V8 wyskakuje. Nie no, wygląda na to, że w tym samochodzie sporo rzeczy jest w trochę złym stanie, ale jedyne, co ja muszę tu wymienić, no to tłumik końcowy. Więc wiecie, gdybym ja tutaj wymieniał wszystkie części, które wizualnie już tak prezentują się źle, które są w złym stanie, ale których klient sobie nie życzył, żeby wymienić, no to i za nie by mi nie zapłacił, no to ten mój biznes by zbyt długo tutaj nie pociągnął, więc ja wymieniam tylko to, co jest w opisie zlecenia. Bo tylko za to mi płacą, także oczywista rzecz. Więc tak, to jest najprawdopodobniej ten tłumik. Tak już zgaduję, więc od razu go sobie... A jest! Już jest pokazane, że jest 10%, bo w sumie on był od razu podany przez właściciela, że ten drugi końcowy muszę wymienić z prawej strony. No to dobra, kupujemy od razu. 300 kosztuje tego hajsu, nie mam pojęcia, co to jest za waluta, jakaś wymyślona. Czyli montaż. I skończone. Tak to jest w przypadku niektórych zleceń pobocznych, że dosyć krótko to schodzi, ale zanim zakończę to zlecenie, to jeszcze przy okazji ogarnę ten tutaj samochód, bo tu też nie jest aż tyle do roboty, czyli no taki standardzik, klocki, pompa, tarcza, zacisk, ale jeszcze dodatkowo jest tu napisane, że auto jest głośne, czyli też coś z układem wydechowym, ale nie zostało pokazane dokładnie co. Dlatego ja to zaraz zbadam wizualnie. Czyli tryb badania, znaczy tu, czekajcie, nawet bez trybu badania idzie zobaczyć, że to jest dobra część, a to jest zła część, zardzewiała. No ale tryb badania mi to potwierdzi w 100%. Dobra, czyli od razu sobie oznaczę. W sensie dodam do listy zakupów, zdemontuję. Ok, ale jeszcze przy okazji zobaczmy pozostałe części, które ja muszę wymienić, żeby jak już pójdę do sklepu, to wszystko za jednym razem, bo tutaj jest coś z układem hamulcowym również, z tyłu, nie tak. Czyli zaciski, chyba i z jednej i z drugiej strony, podczas kiedy z przodu są klocki, no i jeszcze pompa ABS, ale to już na samym końcu. Wygląda na to, że klocki z tyłu są chyba git. Przynajmniej wizualnie na takie wyglądają. Czyli tutaj jeszcze odkręcę. I zaciski również do wymiany, plus sama tarcza najwidoczniej. Ok, czy to wszystko? Czy coś tutaj jeszcze z tyłu, o czym zapomniałem? No nie, zacisk, tarcza, klocki, ok, pompa, ABS. To czekajcie. Dobra. I jeszcze klocki z przodu. A, powiedziałem, że pompa będzie na samym końcu, a jednak na samym końcu zostawiłem klocki. Dobra, to coś tutaj, coś pokręciłem. Oczywiście to nie będą jedyne samochody, jakimi się zajmę w tym odcinku, no bo byłby on zdecydowanie zbyt krótki. Tam jeszcze jakieś chyba jeden czy dwa samochody czekają na parkingu, także jeszcze coś tam się dzisiaj porobi. Niestety
A nie, dobra, zaznaczyłem sobie klocki. Dobra, czyli raz. Zacisk hamulca razy dwa. Pompa ABS to nie w tej sekcji, to zaraz. Tłumik końcowy. I jeszcze tarcza hamulcowa. Wydaje mi się, że to wszystko. Tylko jeszcze... Czekajcie, kupię pompę ABS. No i można wszystko z powrotem montować. Zacznę tutaj z tyłu. Co ciekawe, jeszcze nigdy wcześniej, jak wymieniałem zacisk hamulca, to nie musiałem przy okazji wymienić również tłoczka zacisku hamulca. Zawsze to była część, która no była ok i nie musiałem jej wymieniać. Co ciekawe, nie wiem, wiecie, może się przytrafić w jakimś przyszłym zleceniu, że faktycznie to, że trzeba będzie wymienić, ale póki co tak mi się nie przytrafiło, co ciekawe. Dobra, przeskakujemy płynnie na drugą stronę. No wisienka, tarcza hamulcowa, klocki, chociaż nie, tu założyłem, tu były dobre, nie, czekajcie. Tu były dobre klocki, a ja założyłem te najnowsze, to tutaj założę takie, jakie tu były, czyli co mają 79%. Jeszcze koło. Ostatnio kupiłem sobie umiejętność, która jeszcze delikatnie przyspiesza czynność przykręcania bądź odkręcania śrub i to z każdym, wiecie, procentem, no jakoś tam delikatnie przyspiesza, więc w porównaniu do tego, jak zaczynamy rozgrywkę, jak tutaj trwa tempo przykręcania bądź odkręcania śrub, no to ja widzę, że jest szybciej, bo to się wydaje, że co to tam odkręcanie tych śrub, ile to może trwać, czemu, co to komuś przeszkadza, ale jak ktoś grał w Car Mechanica, no to wie, że jak już, wiecie, jest od cholery na przykład odkręcania śrub i naprawdę jest sporo rzeczy do wymiany w samochodzie, to nawet ten mały czas, jaki jest potrzebny, by jednak taką śrubkę wkręcić, jak jest ich tutaj 6, tam 4, tu 5, tu 2, to ten czas się kumuluje i trochę wkurza to, co nie? Więc każde przyspieszenie tego przykręcania, no to jednak odbija się na tym, że ostatecznie no mniej czasu przy tym spędzamy, bo jak to się wszystko kumuluje, to aż wkurza po prostu potem trochę przykręcanie tych śrubek, więc ja sobie zainwestowałem punkty i no coraz szybciej idzie to przykręcanie, czyli tutaj wszystko elegancko. A, tłumika końcowego jeszcze nie. nie włożyłem, dobra, to czekajcie. No tak, zapomniałbym całkowicie. Ale już siedzi, więc kończymy jedno zlecenie i teraz drugie i zobaczmy, co stoi na parkingu, bo jeszcze tam były jakieś samochody, jakiś tutaj był jeszcze z układem wydechowym. O, tutaj jakiś rozrząd, to nie, dzisiaj mi się nie chce bawić w rozrząd, czy to nie ten? Nie, tutaj też coś z rozrządem, czekajcie. Który z tych samochodów miał coś jeszcze z... A dobra, tutaj jest w sumie koło zębate... Nie, dobra, to czekajcie, ja chcę dzisiaj trochę pogrzebać, na szybko pogrzebać w jakichś samochodach, które mają coś nie tak z układem wydechowym i widzę, że niestety żaden mi się tu akurat nie trafił. Czekajcie, tu jest coś... Wyeliminuj problemy z silnikiem. No ciekawe, tylko co to są za problemy? No dobra, przyjmę. Może zaraz się, jak widzicie, tutaj jest odliczanie, co jakiś czas się pojawia, nowe, losowe zlecenie, no i zobaczymy, może zaraz coś z tym układem wydechowym będzie. Także zobaczmy, co tutaj jest nie tak ze silnikiem, bo to może być jedna rzecz do wymiany, dwie, albo 500. O, już widzę, że chłodnica, ale czekajcie, tutaj jest tylko i wyłącznie taki opis zadania. A nie, patrzcie, jaka długa lista. Okej, okay, to w międzyczasie, jak ja będę czekać na kolejne zlecenie z układem wydechowym, to przynajmniej przeprowadzę sobie taką podstawową diagnostykę. Zobaczymy, co tu jest nie tak. Bo chyba widzę, że akumulator. O, cewka zapłonowa, okej. Okay.
Zobaczymy, czy on w ogóle odpali. O kurde, pierścień tłokowy, tłok. O, to nie, to... To nie chce mi się dzisiaj w tym grzebać. Trochę będzie tutaj zabawy z tym. Jeszcze miernik elektroniczny. I tam jeszcze jedna diagnostyka i zaraz się przejdę do telefonu zobaczyć, czy jeszcze będzie jakiś samochód z układem wydechowym. No tutaj, jeżeli chodzi o elektronikę, widzę, że jest git. No tylko akumulator trzeba będzie podładować. O, to przy okazji wam pokażę, bo tego wcześniej nie robiłem. Jeszcze tylko pomiar ciśnienia i zaraz pokażę wam, jak się ładuje. Bo chyba w poprzednim odcinku to było, jak kupiłem sobie prostownik, ale nie miałem wtedy żadnego akumulatora, żeby naładować, więc dzisiaj to zrobię. No jeszcze listwa wtryskowa. A nawet chyba nie odkryłem wszystkich części, więc trzeba jeszcze będzie popatrzeć. To ja zdemontuję akumulator. I tutaj jest prostownik. Kładę tu akumulator i... Chyba trzeba tak dosłownie momencik poczekać, aż on się naładuje. Na szczęście nie trzeba czekać nie wiadomo jak długo, ale... O, już się naładował, więc to nie jest tak, że to się dzieje w sekundzie. No tylko faktycznie trzeba ciuteczkę poczekać. Ale fajnie by było, gdyby prostownik tak szybko ładował, ale... No tutaj już twórcy nam, wiecie, oszczędzili realizmu w tej kwestii i być może to jak najbardziej na plus. Bo jakby trzeba było jeszcze tyle czekać, to byłaby lipa być może po jakimś czasie. O, i tutaj jest coś. Słyszę hałas podczas przyspieszania. Tak pisze klient, więc zobaczmy. Zobaczmy, co jest tutaj nie tak. Na szczęście mam teraz dwa podnośniki, to sobie mogę pracować tu na dwóch samochodach jednocześnie. Czyli dokładnie on tu opisał? Nie opisał, o co chodzi, ale jeszcze muszę dolać płynu chodniczego do spryskiwaczy wspomagania hamulcowego. Okej, czyli to tam łatwizna. Nawet nie muszę starych wymieniać, bo jak jest wymień, no to trzeba wymieniać, a jak jest dolej, no to na szybko wystarczy dolać i po sprawie. Także zobaczmy, o, tutaj też bardzo łatwo to widać, że tutaj tłumik końcowy jest, ale szkoda, że nie ma, że dzisiaj nie trafiło mi się coś tutaj do wymiany, jakiś katalizator czy coś. Takie dosyć proste zleconka dziś. Dobra, od razu sobie kupię. I jeszcze doleję wszystkich płynów. A właśnie, w tej grze jest taka ciekawa rzecz, którą ja dosyć rzadko robiłem, czyli jest... Bo ja mam sporo części jakichś takich, wiecie, naprawdę już starych, zużytych, jak na przykład, o, pompa wspomagania, która ma 1%. No i co ja mogę z nią zrobić? Mogę ją sprzedać, albo też wiem, że tutaj da się kupić jakieś ulepszenia naszego warsztatu, które sprawiają, że pewne części będzie można w przyszłości naprawić. Niestety ja tego jeszcze nie mam kupionego, ale więc nie wszystkie części musimy sprzedawać, ale część na przykład da się naprawić, bo to nie jest tak, że wszystkie musimy wstawiać nówki po prostu, tylko możemy na przykład jakąś część, którą naprawiliśmy, wstawić do samochodu, który naprawiamy. Ale musimy się trzymać tego, że część, którą wstawiamy, nie może być gorszej jakości niż 79%. Czyli jak coś naprawiliśmy, coś co miało mniej procent i wstawiliśmy używane, ale ma na przykład 83%. Czekajcie, ta część ma na przykład 83%, a nie 76%, no to możemy wstawić. No ale takie rzeczy, które już mają naprawdę bardzo mało tutaj punktów tej wytrzymałości, to fajnie, jak klikniemy klawisz V, to jest sprzedaj części, do których kondycja jest niższa lub równa. I tu możemy sobie ustawić, ja sobie wezmę, żeby sprzedać tak jak było domyślnie, czyli wszystkie, które są mniej niż... są gorszej jakości, bądź jak tutaj jest napisane kondycji, niż 30%. No i zarobiłem ponad $700 na tych częściach, więc zawsze coś. No to trochę sobie pogadałem, to wracajmy do zlecenia. Czyli jeszcze dolać tutaj płyny.
Chyba kiedyś miałem takie zlecenie poboczne, które tylko i wyłącznie wymagało ode mnie, bym ja dolał płynu. Czyli wiecie, oddawać do mechanika, żeby tylko płynów dolał, no to taka robota trochę... No ale wiadomo, takie tego typu zlecenia też mechanicy dostają, więc gra stara się to odzwierciedlać. Tylko a propos odzwierciedlania rzeczy, dalej mnie ciekawi, czemu tu w garażu nie ma plakatu gołej baby? Mówiłem o tym w pierwszym odcinku, że to chyba musi być w warsztacie obowiązkowo, konstytucyjnie w warsztacie, w każdym polskim warsztacie, a nadal nie został żaden dodany w aktualizacji. Są tutaj jakieś różne plakaty, ale takiego na przykład kalendarza, wiecie jakiego, tutaj nadal brakuje. Dobra, czy to wszystko? To wszystko... Więc zlecenie może zostać zakończone. Przy tym samochodzie to sobie później trochę pogrzebie. Zobaczmy, czy coś jeszcze tu jest. Tak na szybciutko. O, czekajcie, tu się kończy zlecenie, może wskoczy jakieś nowe. Nie, nic nie wskoczyło. Ja nie wiem, co jaki czas nowe zlecenia się pojawiają, bo tutaj jest, kiedy znikają, ale nie ma podanego, za ile będzie... Kolejne zlecenie, to jest chyba jakieś takie totalnie losowe, mi się wydaje. O, tu się coś pojawiło, z układem hamulcowym. Dobra, no to weźmy, czemu nie? O kurde. Kolejny pojazd, który wymagałby trochę pracy. Czyli klocki, standardzik, moduł ABS ponownie, tarcza hamulcowa i zacisk. Plus... Wymiana wszystkich płynów, ok. To bierzmy się do roboty. A, moment. I tutaj będą klocki. Z tej strony, z drugiej strony widzę, że tam tarcza. Być może coś jeszcze. Chyba zacisk tutaj będzie akurat. Czyli dodaję do listy tarczę, zacisk, a nie, nie jest podświetlony, więc zacisku tutaj nie trzeba. Tutaj też chyba będą klocki do wymiany po prostu. Dobra. To chyba wszystko, więc przeskakuję na tył. A nie, z tej strony jest git. Muszę tylko pamiętać o pompie ABS. I jeszcze klocki. Oj, powiem wam, że pamiętam, jak to było w przypadku... Car Mechanic Simulatora 2018, że tam strasznie nie lubiłem, znaczy tu wiadomo, tutaj też się to powtarza co prawda, ale wkurzały mnie zlecenia, gdzie trzeba było wymieniać te klocki. Dlaczego? Dlatego, że to było takie częste i co jest oczywiście zrozumiałe, że to jest tak częste wymiana, że do mechanika przyjeżdża ktoś, kto chce wymienić klocki. No okej, to jest zrozumiałe. Tylko już wkurzało mnie to czasami, bo no na chwilę obecną w Car Mechanic Simulatora 18, tam mam nabitych więcej godzin. Tutaj jeszcze tyle nie nabiłem, ale być może łącznie nabiję. I pamiętam, że tam już to, kurde, trochę dowkurzało. No to jest taka, wiecie, podstawowa czynność, podstawowa praca mechanika. Więc to nie ma się co dziwić. Także czekajcie, od razu pompa ABS w tej kategorii. Przeskakujemy do sklepu głównego. Tłumik końcowy to nie. Zostało mi jeszcze z poprzednich zleceń. Trzeba na bieżąco, według mnie, usuwać z tej listy zakupów, bo potem się tego narobi dużo, coś się może mieszać, czegoś nie kupimy, co mieliśmy kupić, albo co gorsza, kupimy coś, czego nie mieliśmy kupić i wtedy pieniądze w błoto. Chociaż no też nie zawsze, bo jednak te części, które mamy wymienić, się powtarzają, więc nawet jeżeli coś kupiliśmy... Nawet jeżeli coś kupiliśmy... Nie, czekajcie, jak ja tu wsadziłem? Nówkę? A to nie z tej strony była nówka, co nie? No to tak zrobię. W sensie, o czym mówiłem. Nie ma co się martwić, jeżeli się kupiło... No i znowu to samo zrobiłem, co nie? Że chciałem tu nówkę wsadzić.
Dobra, wreszcie może uda mi się dokończyć moją myśl, że nie ma co się martwić, że się kupiło jakąś część, której nie potrzebujemy do akurat tej naprawy, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przyda nam się w jakimś kolejnym zleceniu. Albo nawet w następnym, a jak nie w następnym, no to może za 5, 6, za 7 zleceń, tak czy inaczej, będziemy musieli wymienić akurat tę część w samochodzie. Więc to nie ma się martwić. No i tutaj też to samo zrobiłem, czekajcie, że nowy zacisk założyłem. Więc nie ma się o co martwić, chyba że to jest jakaś, wiecie, mega, ultra rzadka część, którą wymieniamy w samochodzie raz na rok. To zwłaszcza na początku rozgrywki, no może trochę uszczuplić nasz portfel, ale czy doprowadziłoby to do bankructwa? Znaczy, wydaje mi się, że w tej grze ciężko by było chyba zbankrutować. Chyba że ktoś naprawdę by nagminnie kupował części, które by się nie przydawały, czy coś. Albo nie wiem, czy jak wykonasz się nieprawidłowo zlecenie, to jest zabierany hajs, bo na szczęście jeszcze mi się to nie przydarzyło. Ale chyba ciężko tu jest zbankrutować, o ile w ogóle się da. Może się nie da, tylko po prostu jak ktoś popełnia dużo błędów, no to będzie znacznie wolniej rozwijać swój interes. O kurde, ja chyba kupiłem pompę ABS zamiast modułu ABS. A propos... Nie, czekajcie. Co ja tu miałem wymienić? Ja tu tak gadałem. Moduł ABS. Aha, a ja kupiłem chyba pompę ABS. Ja pierdzielę. Dobra, to czekajcie, zaraz... Nie chcę tego montować. Tak gadam o tym, co się kupuje. Nie ta kategoria w ogóle. Tak gadam o tym, co się kupuje. Co można czasami błędnie kupić. I ja dokładnie to teraz zrobiłem, że ja chyba kupiłem nową pompę ABS, która jest trochę droga, zamiast modułu ABS, bo w poprzednim zleceniu była pompa... Nie, czekajcie, Jezus, mi się pomyliło. W tym zleceniu muszę wymienić moduł, a w poprzednim musiałem pompę i omyłkowo nie usunąłem pompy z listy i teraz ją kupiłem. Widzicie? Idealnie wam pokazałem, czego w tej grze nie należy robić. Nie należy tutaj zostawiać rzeczy na liście, bo potem można popełnić taki błąd jak ja teraz. I kupiłem dosyć drogą pompę ABS, mimo iż jej nie potrzebuję. No właśnie, jak widać. Ale kurde, gadałem o tym i pewnie wy tak śmieszkowaliście pod nosem, że ja tu pitolę o jednym, a jednak robiłem dokładnie to, o czym mówiłem, czego nie trzeba robić. Ale ja się nie martwię, bo przy moich finansach tutaj to nie jest jakaś duża strata. Prędzej czy później trafię na zlecenie, które będzie wymagać wymiany pompy ABS, więc nie zmarnowałem tych pieniędzy. Ale kurczę, no... A, dobra, czekajcie, jeszcze płyn wspomagania muszę wymienić i spryskiwaczy. Więc no... To jest klasyczny przykład gapiowstwa, wręcz podręcznikowy. Okej, jeszcze spryskiwacze i dziękuję bardzo. Kolejne zlecenie zakończone. Jeszcze trochę i będę mieć 9 poziom. No jednak aż tyle punktów doświadczenia i pieniędzy za te zlecenia poboczne się nie dostaje. Najwięcej dostajemy za zlecenia fabularne. Ale wiadomo, grosz do grosza. I garaż się elegancki tutaj rozbuduje. Także na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Cześć!